Witam was, moi drodzy, w Days Gone. Jesteśmy teraz przed obozem Copylanda, który został zaatakowany i że jest tutaj misja fabularna, bardzo związana z fabułą, z tego co widać, to uznałem, że ją wykonamy. Tutaj tego nie będę wykonywał, bo to jest nuda. To jest tylko ten łowcy tych nagród w tych obozach, które już zajęliśmy, także ja podziękuję. Ale u Copylanda już jesteśmy. Tutaj był gdzieś, czekaj, tutaj był obóz tych wyznawców Sirusów ogarnięty. I nagle tutaj wielcy się zrobiły znaczniki z hordami, ale hord ja nie będę ogarniał, nie chcę po prostu. Nie chcę. No bo już długo gram w tą grę, a chciałbym przejść do innej gry. Jestem, żeby mi Otwieraj. też zbrzydła ta gra. Dlatego się trzeba wiedzieć, kiedy trzeba skończyć. Znaczy, czasami trzeba wiedzieć, kiedy zakończyć coś. Dalej, weź ich do środka. Co się stało? Znowu oberwaliśmy. To skuterzy przy autostradzie. Musimy zebrać ludzi i ich pogonić. Na mnie nie licz, to nie mój problem. Mają Maniego! Wysłałeś Maniego po zaopatrzenie. Ja tylko zarządzam obozem, Dick. Nie mówię ludziom, jak mają żyć. Idę diabła, Cole! Czasem tak sobie myślę, co z tymi świrusami, wiesz? Na przykład... Znajdź Maniego. Ale tego tutaj... Trzeba ogarnąć go. Zapomniałem zupełnie o tym, że to jest to zdradliwe miejsce. Patrzcie, patrzcie. Zajebiście. Co prawda blisko, bo blisko, ale lepiej mieć potocek. Blisko siebie. Nie pamiętam, kto to jest ten Manny. Ale wiem, że w karetkach i w policyjnych wozach to są przydatne rzeczy. To na pewno pamiętam. Co mam? Full apteczek? Czekaj. Kurwa. Cole, znalazłem jego maszynę. Zobaczę, czy dam radę go wytropić. Słyszałem, że zorganizowali zasadzkę w Sentia. Tak, już ją znalazłem. Deacon, bez odbioru. Powoli, powoli. Aha. Już? A myślałem, że ktoś zaatakuje. Chyba, że miał ten zaatakować, co go już ustrzeliłem. A ten Koplan też dobry. Ja tylko zarządzę obozem. Lepiej tak umyć rączki.
Ale wyjebałem tłumika na niego. Ja już więcej nie mogę mieć. Tu był gdzieś ten, snajpa. Snajpa on the roof. Ja ciebie widziałem, panie kolego. Celowałeś tutaj. Jego nawierdzanie o sobie ten zwierzę obrobi. Pasuje. Gdzie ty jesteś? Kurwa. Jest. Tak jak myślałem. Jeszcze się przyda. Czy on będzie próbuje trafić? Może nie. Okej. Jest tam dzieciak. No tak, masz rację. Nie widać. Ej, troszkę ich kuźwa powiem. Jest! Trzeba podejść bliżej. Headshot! Yeah. Pięknie zgarnąłeś. O to chodzi. Co, panie kolego? Odwracamy się? Co to było? Okej. Laser widziałeś? Jest sniper. Laser w boku.
Jeszcze mnie nie widzą. Ej, ale w ogóle, że nie ten. Nie są liczeni ci wrogowie nasi w tym obozie. To już jest w ogóle coś niecodziennego. Wyliczyłem czy nie? Chuja. Jeszcze tam są wrogowie? Gdzie niby? Nie widać. Jest po lewej. Krzaki są zbyt gęste. I tak w kółko. Chyba wszyscy, bo duża większość. A ja tak wszyscy chyba. Nie pozwoliłbym cię zabić. Poza tym, kto by mi wtedy zrobił przegląd gaźnika? O-o. Dobrze, że jeszcze ma trochę amunicji. Czyżby miś uszedł tutaj do mnie? Kurwa, lepiej. Tu idzie horda. Tak czy nie? Ja pierdolę, jakby tu przyszła horda, to by było po misji. Cały misterny plan w pizdu. Ale cię bał. To ze snajperki was pocisnę. Znaczy miś u ciebie pocisnę. Tylko wejdź. Pewno. Za długo już obozuję. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Chodź, 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 chodź. Chodź, idioto. Aha, nie musisz mi dwa razy powtarzać. No to co się kurwa stało? Co tu w ogóle robisz? Nie wiem. Od miesięcy nie robiłem kursów. Wydawało mi się, nie wiem, że nie robię co do mnie należy. Łapiesz? Akurat dupków z datami mamy całe mnóstwo, chłopie. Ale mało kto potrafi naprawić sprzęt, który mierzy. Tak, to samo mówił Mikołaj. Choć raz zgadzam się z tym kutasem. A w ogóle jak myślisz? Czemu musi tak być? To znaczy jak? No, że wszyscy próbują się nawzajem pozabijać. Manny, posłuchaj. Wiesz, ilu ludzi siedziało w więzieniach, zanim to wszystko się zaczęło? Znaczy tu w Stanach? Nie mam pojęcia. W chuj. 2,5 miliona. A jak dodasz do tego zwolnionych warunkowo i pod nadzorem, to 7 milionów. Więc jedna na 35 osób to ktoś, kto ma w dupie prawo. A mówimy tylko o tych, którzy dali się złapać. Kurwa. Więc pytanie nie powinno brzmieć, dlaczego tak jest teraz. Tylko
Dlaczego od zawsze tak było, Manny? Manny, Manny. Dasz sobie radę? Tak, tak. Hej, Dick. Wiszę ci, stary. Gdyby nie ty, już bym nie żył. Manny, nie wychylaj się. Nie wychylaj się, to cię nakarmią. O, nie wychylaj się, to cię nakarmią. To jest dobry tytuł odcinka. A teraz zjeżdżaj stąd. Powiedz, że nie muszę iść po to... Muszę iść po motocykl, kurwa. Ale jest okej. Pokaż. Super. Zajebiście. Wróćmy do Majka. Tak? Też to by mógł ogarnąć ten... A, dobra. Cyk. Jak z czasem stoimy? Łe. Zbyt szybko by było. Może to jedną misję? Z tą bojówką? No bo przecież nie będę obóz łupieżców. Znowu wam pokazywał, jak się odbija. Znaczy odbija, napada. O, to to jeden jest, nie? Chcę tego odkryć tutaj w sumie. Jedziemy od razu tutaj, czekaj. Znalazłem go. Dzięki Bogu i ojczyźnie. Żyje? Jest trochę pokiereszowany, ale żyje. Zdaje się, że paru włóczęgów chciało dowiedzieć się czegoś o twoim obozie. Ilu masz ludzi? Ile gnatów? Mam nadzieję, że im powiedział. Mamy tyle gnatów, ile trzeba. Federalni nie mają tu już nic do gadania, co? Nie, chyba nie. Gdy Manny wrócił, powiedz mu, żeby się nie wygrał. Bez odbioru. Nie przesadzajmy. Cholerny bojówki. O Boże, zabiję wszystkich tych drani. Cały lot działa. Muszę uważać. No zajebiście. Ich puma przeraziła. Nie patrzy, nie patrzy. Tu jest okej. No to za dużo nie jest. 60%, no dobra. Tylko że oni mają kaski. A czy mogę bombę robiącą? Tak. Yes.
Jeszcze żyje. Jebany. Dawajcie. Ty kurwa. Ja cię dojadę. Cześć, gdzie ty jesteś? Chodź tu. Ale bez tłumika już. Gin. Poczekaj, najpierw prawie później możesz mnie atakować. Gdzie jesteś? Jeszcze jeden. A wprost? Ej kurwa, co jest? Nie wiem, czy to była bojówka. Amatorsko trochę wyglądał gościu. To gówno, co krzyczy. Dobra. Jest w chacie? Ej. Nie mogę wejść na dach. Gdzieś jest blisko. No patrz, jak się schował, jebany. Chcesz tego? Chcesz? Chcę. Wow. Ja pierdolę, no nie, nie zajebię go. Chodź tu! Pierdolę, co za zbugowana gra. Jak tu mamy z czasem? Pokaż. 24. Mogę wziąć. Cyk, dziękuję. Kosacze!
Znajdź hordę. A, bo tu czasami do występowała horda. Tutaj występowała. Bojówki. Cholerne bojówki. Kolejne oddziały. Szlakby to. Trochę mało amunicji, ale mamy sakwy w sumie. Kurwa, nie to, ale dobra. O, ale bo jebło tam. Nie żyje? Okej. Chyba tu ładnie idzie. Lepiej warto wracać do tego, do obozu. Pięknie, nowy punkt umiejętności. Skoro ten... Oj, pusto. Szkoda. Wow. Nice. Troszkę zapasów. To, że amunicji dodają ci goście. Słyszę hordę z daleka już. Dobra, teraz ten obóz i będzie załatwione. Dobra. A w sumie czekaj. Sakwa. Ciach. Pięknie. Wszystko przeładowane, wszystko jest na full. Mistrzostwo świata. Pytanie, aha, tylko amunicja, ale tu wiki już nie. Już, tutaj. Bojówka, kurwa, cholera. Bojówka, dawaj. Ale poszło. Kurwa. Piękny atak. Uda się do tartaku, zostawię trochę dla ciebie. A po chuj? Przecież tam jest zajebista horda. No brachu, kiedyś mnie wykończysz. Skąd chcesz wziąć kryozot? Po prostu lubisz jeździć tą śmieciarką. Żebyś kurde wiedział. A widać.
Uderzam do starego tartaku. Jest tam parę zbiorników. Powinno być w nich trochę kreozopu. Do starego tartaku? Z tego co mi wiadomo, jest tam horda. Wielka, parszywa horda. Wielka. Tak. Tak się składa, że o tym wiem. Co jest? Życie ci niemiłe? Znaczy, nawet po tym, jak już znalazłeś swoją żonę? Dick, odbijemy ją. Guzman, nie, to nie tak. Słuchaj, dam sobie radę, tylko bądź gotowy. Odezwę się, jak będzie czysto, żebyś mógł przyjechać, bez odbioru. Ja pierdolę. Kolejna horda. Ale my nie mamy, a może... O, jeden koktajl, zajebiście. Trzy. O. Ona będzie ciężka do ogarnięcia. Dick? Tak, Ricky. Buzer wspominał, że wybierasz się do starego tartaku. Tak, a Buzer ma długi jęzor. Jest szefem ochrony, nie ma wyjścia, musi mnie informować. Ale pamiętasz, jak zabrałam cię do tartaku, prawda? I jak pokazałam ci hordę, która tam siedzi. Ogromną hordę. Pamiętam. Tę naprawdę wielką hordę, która tam mieszka, śpi i je. No przecież mówię, pamiętam. Słuchaj, Ricky, kiedy byłem w bojówce, oni, no my, stworzyliśmy takiego podrasowanego mołotowa. Podrasowanego mołotowa? Tak, coś jakby taki napalm. Tak czy siak, zaufaj mi, poradzę sobie. Nie poradzisz sobie, bo nie masz do tego materiałów. Chyba, że one są teraz w tej... gdzieś tutaj po drodze, rozsiane, tu czy tu. Jeden pies. O, odtąd zajechaliśmy, z tego co pamiętam. A oni się kryją tutaj. Tutaj jest obóz łupieżców. Może ten obóz łupieżców jest... Warty zaatakowania najpierw. Patrzcie, cyk. Tutaj nic ciekawego nie będzie. No, chyba tak. Dobra. Najpierw sobie tutaj pojedziemy, uzupełnimy wszystko. Givery mamy dobre, okej, jak najbardziej, ale... Ciężko to będzie, widzę. Przeraża mnie trochę ten tartak, wiesz, tam jest przejebany. To Deacon! Kiedy... Kurwa, przecina ta gra, no. Dick! Jak się miewa mój ulubiony łowca nagród? Blair, jak tam życie? I słusznie. Patrz ile kasy, ja pierdolę. To powinno zadziałać. Okej. Karen i inni nauczyciele próbowali zastawiać drzwi. Bardzo proszę. Okej. Tak, dobrze. No. Kurwa, tam to jednak mieli bronie zajebiste w tym, na tym południu. Chuj, to jedna wielka. Dobrze cię widzieć. Joe. Dobra, na razie Dick. Czeriki. A to jest żarcie. To mogę i oddać te zapasy w sumie. To bez sensu. Ciągle brakuje nam drewna na opał. Sama prawda. Dziś to wszystko. Co, żyć mi nie dacie? Trzeba ci czegoś dać? Wybacz, nie mam pojęcia, co robię. Trzeba ci... Dobrze cię widzieć, Zik. Baz, jak się miewasz? Kurde, potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. Gdzie to cholery mój prócz nasadowy? Że tutaj się nic nie pojawi. Tu też.
jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Jakbyś czegoś potrzebował, wpadł. Zapiszmy. No. Okej, okay, wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.